Rada widzi potrzebę i popiera inicjatywę budowy nowej siedziby Biblioteki Publicznej imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, Medioteki. Tak wynika z podjętego dzisiaj stanowiska, za którym ponad klubowymi podziałami zagłosowało 17 radnych. Jeden, Jacek Niedźwiecki, był przeciwny omawianej w stanowisku budowie Medioteki, a czwórka kolejnych radnych. Radny Cimochowski, Lauryn, radny Ołowniuk oraz jedyny niesportowiec w tym gronie, Tadeusz Czerwiecki, wstrzymali się od głosu. Budynek, w którym obecnie mieści się główna siedziba Biblioteki Publicznej, nie jest przystosowany do prowadzonej tam działalności, czytamy w stanowisku. Jak zauważyli radni, siedziba na Emilii Plater wymaga generalnego remontu, szczególnie dachu, a sam obiekt jest zbyt mały, co sprawia, że jednostka działa w kilku różnych lokalizacjach. Ma trzy rozrzucone wypożyczalnie. Oddzielnie w czwartym miejscu funkcjonuje MIDI Centrum, a w piątej lokalizacji znajduje się strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, czyli popularna SOWA. Zdaniem samorządowców próby dostosowania obecnej siedziby do nowoczesnych standardów skazane są na niepowodzenie. Do wyrażanych w mediach społecznościowych zarzutów dotyczących przede wszystkim konieczności ponoszenia nakładów na utrzymanie nowej, ogromnej ich zdaniem siedziby, na przykład drożającej energii, odniesiono się krótko. Mediateka będzie budynkiem nowoczesnym, spełniającym standardy architektoniczne i termoenergetyczne XXI wieku. Dodano, że wszystkie aktualne filie biblioteczne, MIDI Centrum oraz SOWA, znajdą się w nowym budynku, co zdaniem radnych usprawi funkcjonowanie biblioteki i, jak się prognozuje, nie spowoduje podniesienia kosztów. Żeby ustalić koszty utrzymania obiektu, to trzeba mieć już konkretny projekt. Założenia w postaci tej koncepcji, tej pracy architektonicznej, która była przedmiotem tego konkursu, są znane dla nas. My pokusiliśmy się o porównanie do tego, czym w tej chwili Biblioteka Publiczna dysponuje. A ona dysponuje w tej chwili powierzchnią użytkowo 2135 metrów kwadratowych. Jest to lokalizacja głównej siedziby na ulicy Emilii Plater, filia na ulicy Klonowej, filia na osiedlu Kamena, plus MIDI Centrum plus projekt SOWA, który jest przecież realizowany w Parku Naukowo-Technologicznym. Daje to 2135 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Nowa koncepcja tej biblioteki, mediateki, to jest powierzchnia użytkowa 2947 metrów kwadratowych. Więcej. Idziemy o 700 z kawałkiem metrów powierzchni użytkowej. Ale ta powierzchnia użytkowa, jak Państwo się przyjrzeliście do tego projektu, ona też ma takie przestrzenie otwarte, bo to ma być obiekt nie sensu biblioteczny, ale również do pełnienia innych funkcji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te miejsca, w których w tej chwili prowadzi działalność biblioteka publiczna, nie są zlokalizowane w budynkach wykonanych w nowych technologiach, z fotowoltaiką i tak dalej, to nawet ta większa powierzchnia o 700 metrów tego nowego projektu budynku biblioteki, jestem przekonany, nie wygeneruje większych kosztów na energię niż obecne lokalizacje. To jestem przekonany, bo to będzie budynek wybudowany w nowoczesnych technologiach, z fotowoltaiką, być może pompy ciepła również w tym budynku będą. Nie? A wobec tego w tej chwili to jest podstawowy koszt utrzymania naszych obiektów, to jest energia. Kwestia sprzątania i tak dalej, utrzymania środków czystości, no nie są aż takie duże pozycje. Dysponuję kosztami utrzymania wszystkich lokali tutaj w dyspozycji Biblioteki Publicznej. Teraz jest to kwota
Oczywiście energia elektryczna, energia ciepła, czynsz i koszty eksploatacyjne, woda, kanalizacja sanitarna, podatek od nieruchomości, opłaty za odpady i również opłaty za wody opadowe. I jak porównujemy te koszty do tego nowego obiektu, to to oscyluje w tych samych wielkościach. Oczywiste jest, że obecne obiekty trzeba ogrzać i oświetlić. Oczywiste jest również, że rosnące ceny energii dotkną bibliotekę niezależnie od tego, czy będzie w starych i nie oszukujmy się, dziurawych lokalach, czy w jednym funkcjonalnym i energooszczędnym budynku. Koszt całej inwestycji będzie niewątpliwie spory, ale jak zapewniono prezydenta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, budowa zostanie wsparta w znaczącej części środkami zewnętrznymi z nowej unijnej perspektywy przewidzianej na lata 2021-2027. Przewidywane dofinansowanie sięga aż 85% wartości inwestycji.